Wieczerza Pańska w niektórych kościołach nazywana jest także Eucharystią, Komunią albo właśnie Wieczerzą Pańską. I Eucharystia znaczy dziękczynienie, dziękowanie. Także jest to forma w pewien sposób podziękowania Bogu za to, co On zrobił, za ofiarę Jezusa Chrystusa. Wieczerza Pańska, ponieważ mamy tą społeczność z samym Bogiem, a też komunia, ponieważ mamy społeczność ze sobą nawzajem. Ten posiłek jest spożywany nie pojedynczo, ja i mój Bóg, ale szerzej w społeczności. I teraz Biblia określa, że to jest sprawowane na pamiątkę tego, co uczynił Jezus, aby jest powiedziane, ilekroć z chleba tego jecie i z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Chodzi o to, że zwiastujemy to, że inaczej nie bylibyśmy połączeni ze sobą. Inaczej nic by nas nie łączyło, a tak łączy nas miłość Jezusa Chrystusa i to, że jesteśmy dziećmi Boga. A więc do Wieczerzy Pańskiej mogą przystąpić osoby, które są osobami wierzącymi i których Zbawicielem jest Jezus Chrystus. Dlatego też ta wieczerza, to, że ją mamy, jest zwiastowaniem tego, co uczynił dla nas Jezus Chrystus. Pytanie, pod jakimi postaciami właśnie mamy zarówno chleb, jak i wino. I jedno i drugie jest częścią. Jedno reprezentuje ciało Jezusa, drugie reprezentuje krew Jezusa. A więc tak jak ciało zostało umęczone i też przybite gwoździami, a krew została przelana, tak właśnie ten posiłek ma upamiętniać to wydarzenie.